Warszawski Wojenny. Dzień powszedni. Tłum ludzi w absolutnym milczeniu biega z tobołkami, paczkami i walizami, uchodząc ze zniszczonych domów do nowych kryjówek. Podczas przerwy w nalotach kamera rejestruje zrujnowane budynki i gruz na ulicach. Pogorzelcy resztki dobytku wynoszą wprost na chodnik. Pożary z największym wysiłkiem, tłumione, wybuchają wciąż na nowo. Znakomicie zorganizowana Straż Ogniowa zarazu daje sobie radę z nieustającymi ani na chwilę wezwaniami, dysponując wyszkolonymi kadrami i nowoczesnym sprzętem gaśniczym. W drugiej połowie września jest już znacznie gorzej. Niemcy zasypują Warszawę tysiącami bomb zapalających. Miasto zasnuwa duszący dym, w powietrzu unosi się obrzydliwy swąd spalonego mięsa, coraz trudniej o wodę, zbyt liczne są ogniska pożarów. Ludzie, jak to ludzie jedni nie poddają się zniechęceniu. Ratują rannych, usuwają zniszczenia, kopią rowy przeciwlotnicze. Inni jednak bezczynnie i z rezygnacją oczekują na to, co przyniesie im los. Wygnani ze swych domostw mieszkańcy wsi i miasteczek koczują z całym dobytkiem na miejskich, skwerach i placach. Podczas oblężenia Warszawy ginie około 6 tysięcy żołnierzy i oficerów oraz 25 tysięcy osób cywilnych, a rany odnosi łącznie około 30 tysięcy ludzi. Wśród nich są także żołnierze z rozbitych nad bzurą armii, małymi oddziałami przebijający się do oblężonego miasta, oraz okoliczni wieśniacy, którzy uchodząc z terenów ogarniętych pożogą, łudzili się, iż w Warszawie odnajdą bezpieczne schronienie. Na skwerach i zieleńcach wyrastają coraz liczniejsze mogiły i całe cmentarze. Jakże iluzoryczną ochroną przed skutkami eksplozji są naklejane na szyby paski papieru i święte obrazy. Niemcy z premedytacją bombardują i ostrzeliwują budynki służby zdrowia, czytelnie oznakowane na dachach czerwonymi krzyżami. Wojskowy szpital imienia marszałka Piłsudskiego w alei niepodległości został zrujnowany, nie doczekawszy się nawet ukończenia. Ale i w takich warunkach leczono tu chorych i ratowano rannych. W szpitalu ujazdowskim, przemienienia pańskiego, dzieciątka Jezus. Oto kompletnie zdemolowany gmach Związku Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych na Rozbrat, przekształcony po wybuchu wojny na szpital. Martwe konie zalegają na brukach warszawskich ulic. Dorożkarskie, te od platform z węglem i meblami, z chłopskich furmanek i te z wojskowych zaprzęgów. Najpierw omijane przez przechodniów, staną się wkrótce źródłem zaopatrzenia w mięso dla coraz bardziej wygłodniałej ludności miasta. Szczególnie wiele padniętych koni widać w okolicach Starego Miasta, które dzieli okropny los warszawskich zabytków. Na szerokim Dunaju, Piwnej, Świętojańskiej i Kanonii. Coraz grubszą warstwą zalegają gruzy, po których bezradnie biegają spanikowani ludzie. Liczne pomniki architektury obracają się w ruinę. Baciarelówka, mansjonaria. Wspaniały kościół augustianów, jeden z najstarszych w mieście, pełen przecudnych barokowych ołtarzy. 16 września bomby zapalające wzniecają pożar Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Szalający ogień unicestwia wspaniałą drewnianą konstrukcję kopuły. Ofiarą płomieni pada też wnętrze świątyni, z której pozostaje tylko skorupa murów. 17 września. Niemiecki ostrzał z zawisły wywołuje pożar na Zamku Królewskim. Z początku wydawałoby się niezbyt groźny, ograniczony do wschodniego skrzydła. Wkrótce jednak zabytek płonie jak pochodnia wraz z wieżami Władysławowską i Zygmuntowską, na której na godzinie 11:15 zamierają wskazówki zegara na całe 32 lata. Muzealnicy ratują co się da, wyrzucając przez okna i wynosząc z płonących komnat co cenniejsze elementy wyposażenia. Czasem, jak kustosz Kazimierz Brokl, płacąc życiem za swą ofiarność. Nad placem zamkowym widać jeszcze jeden pióropusz ognia buchającego nad dachami kamieniczek. Ze zgrozą obserwowany przez przechodniów i okolicznych mieszkańców. To razem z zamkiem dogorywa katedra, drugi z wielkich warszawskich symboli jej heroicznej historii. Pożar katedry przygasa dopiero po kilku dniach. W widoku od ulicy Świętojańskiej kościół wydaje się nienaruszony, ale to tylko pozory. Całkowicie zniszczony jest chór organowy, a spalone belki więźby dachowej pokrywają podziurawione sklepienia. Nietknięta pozostaje tylko fasada, najmłodszy element świątyni, wzniesiony przed połową XIX wieku i po wojnie już nieprzywrócony. Na razie również nienaruszony trwa przytulony do katedry kościół jezuitów Perławazowskiego Baroku. Na katedralnej wieży przy wylocie ulicy Dziekania potworna temperatura całkowicie stopiła dzwony. Płomienie przygasają także na zamku. Bezcenny zabytek to na pierwszy rzut oka już tylko ruina z okopconymi murami i ślepymi oczodołami okien. W rzeczywistości jednak, dzięki ogniotrwałej konstrukcji dachu i części sklepień, z zespołu barokowo-klasycystycznych wnętrz wielkim zniszczeniom uległa tylko sala balowa. Czas całkowitej zagłady jeszcze nie nadszedł, choć wyrok śmierci na zamek zostanie przez Niemców wydany już w październiku. Wtedy to zacznie się rabunek i niszczenie bezcennego wystroju i wyposażenia, choć dużą jego część uratują polscy konserwatorzy. W następnym etapie niemieccy saperzy wywiercą otwory na dynamit. Jeszcze trwają kilkusetletnie kamieniczki na świętojańskiej, piwnej zapiecku i szerokim Dunaju, malownicze zaułki i misternie wykonane dzieła warszawskiego rzemiosła. Ich dni są jednak policzone, podobnie jak dni większości mieszkańców starówki. 25 września, najgorszy dzień oblężenia miasta. Dowództwo wojskowe i prezydent Stefan Starzyński starają się zapanować nad sytuacją, ale obrona przeciwlotnicza niemal już nie istnieje. Zmasowane naloty i ostrzał wzniecają setki niemożliwych do ugaszenia pożarów. Ustaje dopływ wody, prądu, brakuje środków opatrunkowych, lekarstw i żywności. W gęsto zabudowanych centralnych dzielnicach miasta mało jest nowoczesnych, ogniotrwałych budynków, ale i te nie wytrzymują morderczych ciosów bomb. Te starsze po prostu zamieniają się w stosy gruzu. Typowa XIX-wieczna kamienica o drewnianych stropach pali się jak stuk siana od dachu po piwnicę. Pozostają jedynie zewnętrzne ściany, wewnątrz zaś usypisko gruzu i popiołu. Niemcy metodycznie rujnują infrastrukturę miejską. Bombardowane są dworce kolejowe, filtry, elektrownia i gazownia. Miasto traci podczas walk niemal jedną piątą zabudowy, szczególnie dużo w gęsto zaludnionej przez Żydów dzielnicy północnej. Zgliszcza w dzielnicach peryferyjnych to głównie efekty bezpośrednich zażartych walk. Z licznych tu drewnianych domów pozostają tylko kominy. 28 września nad umęczonym miastem zapada kompletna cisza. Warszawa kapituluje.